nie da się nawet na tym stopie zatrzymać tak, żeby zobaczyć, czy pociąg jedzie, bo nic nie widać kompletnie. Kierowcy, chcąc bezpiecznie przejechać przy otwartych zaporach, muszą wjechać częściowo na torowisko, aby upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg. I sam ten manewr już stwarza zagrożenie. No te ekrany są fatalne, one powinny być przeźroczyste. One powinny być przeźroczyste, ładne, a tu jest bunkier. Stop. Ostatecznie, żeby już więcej tam tych tragedii nie było. A jednak jest ta obawa, że może to nastąpić. Przejazd kolejowy w Rzezawie koło Bochni to zdaniem okolicznych mieszkańców, lokalnych władz, a nawet policji miejsce szczególnie niebezpieczne. Dokładnie 10 lat temu zginął tu kierowca rajdowy Janusz Kulik. Pan to był zaraz po wypadku? Widział pan, jak to wyglądało? Tak, byłem dzień chyba po. Byłem dzień po. Wszyscy przeżywaliśmy w ten czas tę tragedię Janusza, który tak gwałtownie odszedł. 13 lutego 2004 roku Janusz Kulik, wielokrotny rajdowy mistrz Polski i Europy, wracał do domu ze spotkania z młodzieżą. Jego Fiat Stilo dotarł do przejazdu kolejowego. Szlaban był otwarty. Kierowca zwolnił i chwilę po tym, jak wjechał na tory, w jego samochód uderzył pociąg jedący z prędkością ponad 100 km na godzinę. Stał tam taki słup trakcyjny. Jakby tego słupa nie było, jakby dostał tu, jak to się mówi, to by mu poleciał. Gdybanie, prawda? Siła uderzenia była olbrzymia. Mimo reanimacji Janusz Kulik zmarł. Komisja powołana do zbadania katastrofy orzekła, że zawiniła pracownica kolei, która nie opuściła w porę szlabanu. W trakcie badania przyczyn wypadku okazało się też, że kierowca nie miał prawa widzieć nadjeżdżającego pociągu. Widoczność w tym miejscu przysłaniał kolejowy budynek. To budynek taki duży, kolejowy, to był drożnik, otwierał przejazdy do tego. Jeszcze mówię, dobudowali takie okienko, żeby nie musiał wychodzić. Od razu widział prawo i lewo i jak wszedł pociąg, to już się zamykał. 10 lat po tragedii, w ramach modernizacji magistrali łączącej Kraków z Rzeszowem, PKP zdecydowała się przebudować przejazd. Zmiany miały poprawić bezpieczeństwo. Drużnika zastąpił system automatycznego opuszczania zapór, a z pobocza drogi zniknął budynek kolejowy, który ograniczał widoczność. Niemal w tym samym miejscu stanął ekran dźwiękochłonny. Efekt jest taki, że kierowca, by upewnić się, czy nie nadjeżdża pociąg, musi wjechać na tory. Musimy się wychylić. Mamy nasze fantastyczne tutaj chroniące ekrany. I dopiero jesteśmy na torach i tak naprawdę widzimy, co się dzieje. Jeżeli pociąg będzie 50 metrów przed przejazdem, praktycznie mamy tylko jedną szansę, gaz do dechy i spróbować uciec. PKP zdecydowała się wybudować tuż przy torze wielki ekran dźwiękochłonny, by spełnić wymogi związane z hałasem. W miejscu, w którym jest dostateczna widoczność na ewentualną ucieczkę przed pociągiem, może być już za późno. Bardzo niebezpieczne. Od tamtej strony, od Bochni, nic nie widać. Od Brzeska, no to wiadomo. Jest dużo lepiej, ale te ekrany tutaj pod skosem je postawić jakoś inaczej, beznadzieja jest w tym momencie. Nie wiem, czy zabrakło trochę projektantom wyobraźni, czy też z innych powodów. Te ekrany są znów na tyle blisko torowiska, że nie ma komfortu na jazdy po prostu kierowców na skrzyżowaniu z linią kolejową. Na niewłaściwie zaprojektowany przejazd kolejowy zwracają uwagę nie tylko mieszkańcy Rzezawy i lokalne władze. Policja z Bochni donosi, że system automatycznego opuszczania szlabanów już kilkukrotnie zawiódł. W 2013 roku mieliśmy faktycznie 10 zgłoszeń o niepoprawnym działaniu rogatek. Policjanci potwierdzili dwie awarie. Na ich czas na przejeździe kierowali ruchem ręcznie. Mimo poważnych zastrzeżeń i ryzyka kolejnego wypadku, przedstawiciele PKP twierdzą, że przejazd kolejowy w Rzezawie jest bezpieczny. Przejazd jest bezpieczny i spełnia wszelkie wymogi związane właśnie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przejazdów kolejowych w tym zakresie. O zmianę stanowiska kolei i przebudowę ekranów dźwiękochłonnych od kilku miesięcy starają się władze gminy i powiatu. W rozmowach z urzędnikami PKP nie twierdzi, że przejazd jest bezpieczny. Twierdzi natomiast, że w przypadku zmiany projektu straci pieniądze z unijnej dotacji. Na tym etapie jest niemożliwa weryfikacja i odsunięcie tego, gdyż zagrożone by były właśnie te pieniądze unijne. Samorządowcy proszą, by odsunąć ekrany od linii torów. PKP odpowiada, że na ewentualne zmiany jest już za późno.
Przejazd jest, ale pytam o to, czy weźmiecie pod uwagę ewentualnie teraz przychodzące uwagi, że ten przejazd nie jest do końca bezpieczny, uwagi nie tylko mieszkańców, ale też od tam lokalnych władz, od samej policji. Panie redaktor, ale tutaj no trudno, to by należało ingerować w pozwolenie, które zostało wydane przez właściwy do tego organ. Władze PKP musiałyby ponownie wystąpić o pozwolenie na budowę ekranów w nowym miejscu. To wstrzymałoby budowę całej inwestycji i jej finansowanie. No i tak naprawdę można załamać ręce, prawda? Bo w wielu sytuacjach odbijamy się od tak absurdalnych rzeczy. Spieramy się z czymś, co wydaje nam się nielogiczne. Ja myślę, że któryś z panów z PKP, który za to odpowiada, gdyby mu tutaj przyszło przejeżdżać codziennie przez ten przejazd, sam by doznał tych uciążliwości. Ze stanowiskiem PKP nie zgadza się Jan Kulik, ojciec zmarłego rajdowca. Sam przez przejazd kolejowy, na którym zginął jego syn, przejeżdża często. Boi się, że do tragedii może dojść tu ponownie. Czuje się pan po prostu zły, jak to widzi, jak oni to zrobili? Czy ja jestem zły? Tu złość nic nie pomoże, ale czuję w sobie ten lęk i tą bojaźń taką, że by ewentualnie nie doszło powtórnie do czegoś. Z taką samą obawą przynajmniej raz w miesiącu w miejsce wypadku przychodzi pani Maria. Na pomniku upamiętniającym Janusza Kuliga zapala znicz i modli się, by nie doszło tu do kolejnego nieszczęścia. To zrobimy już tak, żeby było ładnie. Ładnie. Zadzwoniam do jego siostry, czy nie będzie mieć nic naprzeciwko, jeżeli ja od czasu do czasu przyjdę tu i zaświecę. No i była mi bardzo wdzięczna, podziękowała mi i ja jak mam jakiego grosza, to idę, zaświecę mu. Tomasz Pupiec, Rzezawa.